Tak będę się bardzo odnosił do ostatnich tekstów, które pisałem o panu w naszej gazecie. Pan pisze, to on. Ja bardzo często nie piszę. Nie wyjdzie pan z dłużej. No. I też bardzo częstym tematem jest, piszemy o pana w kontekście papierosów. Także chciałem się zapytać, jak tam u pana idzie rzucenie palenia? Nie, no ja nie palę. Od jak dawna? Od kilku, 8 miesięcy? Mhm. Nie ma pan teraz czegoś takiego, że nawet jak jest pan zdenerwowany bardzo, to chce się sięgnąć po tego papierosa? Nie mam czegoś takiego. U mnie to jakoś dziwnie przychodzi. Ja mam takie fazy, że na przykład rok albo dwa lata palę papierosy, po czym nagle jak ręką odjął i przez parę lat nie palę. Wiem, że niektórzy też moi znajomi tak mają. Koniec, nie palę, nie ma. No to ja też mam 28 lat, palę od 10 lat, także... Do 18 roku życia. Także może teraz tak trochę prywaty włożę. Dlatego pan nie urósł tak wysoko. Także może teraz mam takie pytanie trochę prywatne, ale tak o radę bym się zapytał, w jaki sposób by mi pan doradził, żeby rzucić? Trenuje pan jakieś sporty? Mam multisporta sobie kupiłem w tym miesiącu. Niech pan pobiega. Jak będzie pan pobiega pan i po 3 kilometrach wypluje pan płuca, to wtedy pan zobaczy, o co chodzi. Mam pobiega sobie, potruchta. To koniec. A brał pan może jakieś tabletki czy coś takiego na rzucenie? Nie, no gdzie? Ja nie jestem taki, nie. Żadnych tabletek.